No i chciałem powiedzieć, że instaluję to system Raspberry Pi 32-bitowy. Jest to chyba, jak dobrze pamiętam, Debian? Coś takiego. Działa, działa. Powiem wam szczerze, no Ubuntu to było przegięciem, ale zobaczyłem, ile mogę wycisnąć jeszcze z tego. Teraz sobie oprogramowanie aktualizujemy. Się przywiesiło na chwilę. Ale to zaraz ruszy pewno. Co jest fajne, no ta klawiatura idzie ewidentnie do wyjebania, bo już coś mówiłem, że się odwiesi. Powiem wam tak, bo już z nią kij z nią idzie. Myszka to jest od laptopa kupiona za 10 zł w Carrefourze kiedyś. Się Pawle pytałeś o tą myszkę. To jest najprostszy rupieć, jaki może być, i tak mi upadła potem i się rozleciała na kawałki, ją poskładałem. Żyje, działa. Wiecie, uważajcie. Uważajcie bardzo na te styki mikro HDMI, bo jak nie będziecie prawidłowo wkładać, to możecie je wyłamać. I dalej podtrzymuję swoje słowa odnośnie układu zasilania Dialog, bo te układy padają jak dosłownie muchy. Cholera wie dlaczego one padają i cały czas będę ten temat wałkował, aż się ktoś tego nie podejmie. Nawet maila pisałem do Daniela Rakowieckiego w tej sprawie i brak odpowiedzi do tej pory. Więc ja zacząłem piłować temat odnośnie właśnie tych układów Dialog. One padają, cholera wie z jakiego przyczyny. Może te nowe zasilacze do Raspberry Pi są zbyt mocne i dlatego one padają jak muchy. Ja mam na szczęście zasilacz z 2019 roku, więc to jest jeszcze zanim w ogóle te układy zaczęły padać, więc u mnie nie powinno to nawet wystąpić. To deczko mu to zajmie, ale chcę z wami pogadać, bo to jest w ogóle kosmos. Na anglojęzycznych stronach, powiem wam szczerze, to na temat układów Dialog, że one padają, to jest od... Przepraszam, że powiem to brzydkie słowo. Od chuja wyjebane filmów, teorii spiskowych, płaskoziemców, foliarzy. O co oni tam nie gadają w ogóle, od czego to się i przez co zaczęło, to ludzie za głowę się trzeba złapać. No, ale powiem wam szczerze, że idzie, cały czas idzie to... To będzie bardzo prosty system, od razu tutaj Firefoxa sobie zainstalowałem na biegu, bo to będzie bardzo prosty komputerek, bo to będzie komputerek służył za obserwatorium astronomiczne. To będzie sobie gdzieś tam do teleskopu z boku przyczepione, będzie kamerka szła do okularu, tam będzie sobie, będzie ogólnie obraz na żywo szedł. Jeśli się uda, jak się nie uda zrobić tego na żywo, non stop, no to będzie, kurwa, będą filmy na kanał przesyłane z obserwacji nocnych. Ale zarys na razie jest taki, że tak to ma mniej więcej być. Dajcie mi trochę czasu, bo po prostu ja też pracuję jak każdy normalny człowiek i na pewne rzeczy potrzebuję też mieć trochę czasu, żeby się nimi zająć. No. A to cały czas idzie, tam update'y się ściągają. Połączyłem to z Wi-Fi. Powiem wam szczerze, no ja nawet nie patrzę się na to, że jakiś tam Manjaro, czy... Bo był system Manjaro. Dobra. Że coś tam ten, że jest to dostępne. Ja nie chcę Manjaro, bo no Manjaro się ostatnio... się przejechałem i to nawet grubo. Się przejechałem grubo na Manjaro, na Toshibie postawiłem, Toshiba się żygała tym Manjaro. No Toshiba to jest bardzo, kurde, wybredna sztuka, bo ona nie ze wszystkim chce współpracować. Żeby zainstalować Windowsa 10 na Toshibie kiedyś, to też się musiałem dobrze nachulać po BIOSie. No dobra, coś się dzieje. A tu teraz wielki blue screen. By to fajnie było. Yep. Welcome! Ładuje się, zobaczymy co teraz wywali.
Mam nadzieję, że wywali mnie od razu do systemu menu start i tak dalej. Sam jestem ciekaw, to jest film robiony od kija dosłownie. Wow! Tego się nie spodziewałem. Wow! Yeah! A podobno każdy to potrafi zrobić. No nie jestem, panie kolego z YouTube'a, tego pewien, że każdy to potrafi zrobić, bo nie każdy umie sobie kupić odpowiednią kartę do Raspberry Pi. Zaraz ktoś powie, ale w internetach jest napisane, a nie macie własnej kurwa głowy, żeby jej używać, żeby pomyśleć, tylko w internecie wszystko musicie znaleźć. Dzisiejsze społeczeństwo jest tępe jak skurwysyn. Nie umiecie własnej głowy używać, a wszystko znajdziecie w internecie. Udajecie bogów, a jesteście dupy wołowe, według mnie. Przepraszam, że to powiedziałem, ale musiał ktoś to wreszcie powiedzieć. Ja nie używałem internetu, a sam do wszystkiego sobie doszedłem. Proszę bardzo, jest, działa. Powiem wam szczerze, kijowo trochę się nagrywa używając. Wow! Jakby powiedział to mój kumpel z Warszawy, o kurwa! On to zawsze by tak powiedział. Konfiguracja, co ty mówisz? Screen configuration. Aha, dobrze jest. Czyli ekran konfiguracji. No to też jest, widzicie, nieprzetłumaczone do końca, jak należy, co to jest, jakieś gry. Mamy tutaj inne pierdoły, tu w ogóle jest cuda, nie widzę, co to jest. A, kalkulator się przyda, edytor obwodów. Tu mamy różne dziwne rzeczy. Ustawienia drukowania na przykład. A ja chcę się wbić w ogóle do ustawień, kurwa. Klawiatura, mysz, edytuj, akcesoria, imager, o proszę bardzo, imager, diagnostyka jest nawet, menader, zadań, zobaczymy co to jest. Procesy, poczekaj, kurde, gdzie się tu ciągniesz? Aha, to ktoś się nie wyświetli większej ilości, a, bo tu jest obciążenie CPU. No dobra. Obciążenie CPU, tak dalej, pamięć. Wow, pani, kurde, starczy. Normalnie, Ameryka. Dobrze. Money America. Wiecie, ja to sobie tak na razie tylko chcę zobaczyć procesy. Root, nie. Pewnego, kurde. Procesy użytkownika, a zobaczymy inne procesy. No dobra, rozumiem. Dobra, tutaj jest preferencja wiersza poleceń. Dobra, ważne, że działa. Bluetooth. Bluetooth, Trun, Bluetooth, ale to też, powiem wam, że też nie jest wszystko przetłumaczone po polsku. Co według mnie jest dziadostwem totalnym. Biuro, ale biuro jest internet, Chromium. Dźwięk wideo, VLC media, grafika, gry, inne. To nie mamy, powiem wam szczerze. Nie mamy tu za dużo. Szczerze, nie mamy tu do jasnej cholery za dużo. Inne gry, akcesoria, nauka. No to jest podstawowy jakiś tam, wiecie, system. To jest podstawowy jakiś tam, wiecie, system do poruszania się, wiecie, do oglądania YouTube'a czy tam czegokolwiek, to się nadaje, ale tak do codziennego użytku, to powiem wam szczerze, jeżeli byście prowadzili firmę, no to jako tako jeszcze, jak to się mówi po japońsku, to ujdzie, ale no ale to jest, wiecie, na 2 giga RAMu, a poza tym do tego, co ja będę z tym robił, to sorry ludzie, ale to bez jaj. Ale nie potrzebuje nie wiadomo czego. Dobra, wyłączam.